Witam Państwa serdecznie z drugiej konferencji latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Jesteśmy w komnacie marszałkowskiej zamku w Baranowie Sandomierskim. Naszym gościem jest jeden z wykładowców naszej konferencji, dr Jacek Legieć z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który dzisiaj mówi o służbie Polaków w armii carskiej, w armii rosyjskiej imperialnej. Jacek jest moim kolegą z dawnych lat, nie będziemy tego ukrywać, więc będziemy mówić sobie po imieniu. Kiedyś zajmowałeś się nie służbą Polaków i nie Rosją, ale zajmowałeś się Ukrainą i kozakami, bo napisałeś książkę o kozakach biorących udział w Bitwie Warszawskiej. Ta książka już ma swoje lata i właściwie nie ma na rynku. Dlaczego przestawiłeś się nagle na sprawy inne? Proza życia, można powiedzieć, nie było dla mnie zajęcia w zakładzie historii XX wieku. Znalazło się zajęcie w zakładzie historii XIX wieku. Nie było to dla mnie łatwe przestawienie, bo musiałem zapoznać się z zupełnie innego rodzaju i typu źródłami. Troszkę mi to przestawienie zajęło, ale myślę, że gdybym teraz miał możliwość powrotu do wieku XX, nie skorzystałbym z takiej możliwości w wieku XIX. No można nawet powiedzieć, że się zakochałem. Aha, czyli względy metodologiczne raczej i przymus, tak? Ale że historia XIX-wieczna jest ciekawa. No ja też tak uważam, że ona jest raczej ciekawsza niż XX-wieczna. Ale co to znaczy przestawić się musiałeś? No, przede wszystkim mamy do czynienia z innym charakterem źródeł wyprodukowanymi przede wszystkim przez rosyjską biurokrację, rosyjski aparat państwowy. No, specyfika badań jest taka, że korzystamy prawie wyłącznie, przynajmniej jeżeli chodzi o moje badania, z rękopisów rosyjskich i to rękopisów XIX-wiecznych, kiedy mamy do czynienia z trochę inną gramatyką, z trochę innym językiem. Trzeba się było, mimo znajomości rosyjskiego, nauczyć kilku nowych liter, nauczyć innego znaczenia, wydawać by się mogło, znanych słów. Problem polega też na tym, że pole do badań XIX-wiecznych, szczególnie jeżeli chodzi o historię Polski czy Królestwa Polskiego XIX wieku, jest ogromne, dlatego że mamy do czynienia z masą niewykorzystanych, nieznanych czy bardzo mało znanych do tej pory historykom źródeł archiwalnych, przechowywanych przede wszystkim w archiwach rosyjskich. Chodzi tutaj przede wszystkim oczywiście o Moskwę i Petersburg. Od kilkudziesięciu już lat polscy historycy mają niespotykaną wcześniej możliwość korzystania z tych źródeł. Bo wydawać by się mogło to normalne, że jak idziemy do archiwum, zamawiamy teczki, to te teczki dostajemy, ale w archiwach rosyjskich to jest możliwe i to nie we wszystkim, dopiero od mniej więcej 20 lat. Problemem niewątpliwie, jeżeli chodzi o badania nad historią Polski XIX wieku, jest to, że coraz mniej mamy badaczy, którzy w miarę sprawnie posługują się językiem rosyjskim i potrafią te rękopisy rosyjskie czytać. Ale to fatalna wiadomość, dlatego że jeżeli mamy dostęp do archiwów, tak, i historia nas uczy, że to może być chwilowa tendencja, która może zostać zablokowana i znowu to wszystko zostanie pochowane albo nie daj Boże zniszczone, no ale nie mamy ludzi, którzy by się tym zajęli, no to paradoks dziejowy, tak, jeden z wielu. Ale teraz, czy to znaczy, że obfitość źródeł powoduje, że nasze spojrzenie na historię XIX wieku, polską i rosyjską, jest zmitologizowane i jak silna jest ta mitologizacja? W bardzo znacznym stopniu. Aha. W bardzo znacznym stopniu relacje polsko-rosyjskie są ukazywane przez pryzmat powstań, przez pryzmat martyrologii, przez pryzmat tej legendarnej Syberii, o której tak naprawdę dopiero w ostatnich latach dowiadujemy się czegoś bardziej dokładnego. I moim zdaniem też mamy taki paradoks, jeżeli chodzi o badania, że gdy weźmiemy podręcznik do historii Królestwa Polskiego w XIX wieku, mamy powstanie styczniowe omówione, represje popowstaniowe, potem kilka słów o nocy apuchtinowskiej, o rządach Chórki, a potem sprawny przeskok do rewolucji 1905 roku. A proszę zauważyć, że to jest ponad 40 lat. To jest prawie dwa pokolenia, o których życiu mówi się bardzo niewiele. A przecież XIX wiek to nie tylko powstania, nie tylko więzienia, nie tylko Syberia. To jest
w miarę normalne życie pięciu pokoleń Polaków. No także rozwój gospodarczy i taki no boom inwestycyjny, kariery w przemyśle, kariery w strukturach imperialnych, w pionach urzędniczych. Też no jest to historia postrzegana przez literaturę. Mamy rodzinę Połanieckich chociażby, tak? To jest coś, o czym my nie pamiętamy. No ale to też jest tak, ja to powiem tak trochę kamyk z mojego ogródka, a nie do mojego, że no to jest propaganda socjalistyczna, prawda, która skrzywia ten obraz. Myślę, że chyba ciekawszy niż ta propaganda, niż te mity, którymi żyjemy. No ale co, jak uważasz, jest szansa, że to się da jakoś odmitologizować i pokazać inaczej? Ja nie mówię, żeby od razu publikować jakieś peany na cześć miłościwie panującego, ale żeby to po prostu pokazać w jakimś innym świetle. Staramy się to robić w stosunkowo niewielkiej grupie, ale ja mam takie przekonanie, że nie bardzo jest potrzeba takiego odmitologizowywania pewnych kwestii, że dla wizerunku podręcznikowego przekazywanego w szkołach to wcale nie jest potrzebne. Aha. Ale dlaczego uważasz, że nie jest potrzebne? Bo co, wychowanie Polaków w tym duchu, w jakim oni są wychowani teraz, jest okej, w porządku, nic nie trzeba z tym robić? Znaczy ja nie wiem, bo ja nigdy nie uczyłem w szkole i tak naprawdę nie wiem, jak wygląda podręcznik do historii. Tak naprawdę też nigdy nie uczyłem w szkole, natomiast pewnych kwestii po prostu w tym kursie, który mamy, czy to w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, nie da się po prostu przekazać. Ktoś na pewnym poziomie uznał, że historia powstania styczniowego czy powstania listopadowego kilka czy kilkanaście miesięcy jest zdecydowanie ważniejsze niż kilkadziesiąt lat w okresie międzypowstaniowym. No ale to jest smutna konstatacja, dlatego że powstanie styczniowe jest silnie zmitologizowane, personalnie przez Piłsudskiego, tak, który przywiązywał do niego moim zdaniem nie... Jakiś mit założycielski. Mit założycielski, całkowicie nie a propos wagi tych wypadków. Możemy sobie płakać, wzruszać się i tak dalej. Bardzo to jest, nikt nie będzie tutaj nic złego mówił na powstanie styczniowe. Natomiast no chyba trzeba by było troszeczkę oprzytomnieć i zmienić jednak ten wizerunek, ale to spojrzenie, ale skoro mówisz, że się nie da, no to się nie da. No. A jak z akademikami i studentami? Tutaj wydaje się jest kwestia łatwiejsza, bardziej łatwiej niektóre te kwestie docierają. Zresztą no problem, o którym już wspomniałem, ale niestety to grono jest stosunkowo małe. No ja swoim kolegom czy swoim studentom, z którymi już miałem zajęcia, nie muszę pewnych kwestii tłumaczyć. Oni te kwestie rozumieją. Ale gdy zostaną nauczycielami w szkole, niekoniecznie będą te rzeczy przekazywali. Dlaczego? Dlatego, że tych kwestii nie ma w podstawie programowej. A oni podstawę zrealizować muszą. Muszą, no ale też one się tam nie znajdą, prawda? No bo polityka państwa, propagandowa polityka państwa nie jest zainteresowana tym, żeby uszczegółowiać wiedzę na temat historii, ani dobór lektur z języka polskiego, ani kurs historii nie dają takiej możliwości. Często bywasz w Rosji. Tak. I siedzisz w archiwach. Jak odbierasz Rosję i znaczy w ogóle ten nie tyle kraj, no bo nie chcę cię pytać jakieś szczegóły dotyczące jakichś spraw krajoznawczych, no ale współpracę na poziomie badawczym. Ja oceniam bardzo dobrze. Aha. Ja oceniam bardzo dobrze. I tutaj jest troszkę taka sama sytuacja, że generalnie z historykami rosyjskimi się dogadujemy. Mhm. Natomiast na poziomie przekazu państwowego się nie dogadujemy. I problem też polega na tym, ale ja myślę, że to dotyczy nie tylko historyków rosyjskich, że inaczej rozmawia się w rozmowie prywatnej, inaczej rozmawia się, jeżeli historyk rosyjski reprezentuje oficjalne stanowisko państwa rosyjskiego. Tak zresztą jak historyk polski reprezentuje oficjalne stanowisko państwa polskiego. No bo to nie jest tak, że to tylko jest, że my mamy tą skrzywioną podstawę programową i nas nic nie obchodzi, co się działo poza powstaniem. Rosjanie też tak mają. Poza tym ich historia jest jeszcze silniej chyba zmitologizowana niż nasza. No i oni wierzą w rozmaite
Hagady, które już nawet nie mają jednego punktu stycznego z prawdopodobieństwem. Mam takie wrażenie, już nie będę teraz przykładał. Może nie wszyscy. Może nie wszyscy, ale no, z poziomu państwowego tak to wygląda, prawda? Mamy kilka momentów w historii, które są no, silnie zmitologizowane. Udział Rosjan w II wojnie światowej po stronie Hitlera, prawda? Nie można o tym mówić. Tak? Mamy można było teraz znowu. Teraz znowu nie można. Tak? Mamy Sołżenicyna, były dyskusje, tak. a teraz już znowu nie można. Tak? Teraz znowu nie można. Ale wracając jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, do tych archiwów rosyjskich, ja tutaj jeszcze raz podkreślę, że my, historycy polscy pracujący w archiwach rosyjskich, jesteśmy zadowoleni nie dlatego, że pracownicy tych archiwów są dla nas mili, tylko dlatego, że my wypisujemy rewersy i oni nam przynoszą te teczki. Aha. Nie mówią, że ich nie ma, że wybyło, że jest w konserwacji, tylko generalnie te teczki nam przynoszą i my tak naprawdę niewiele więcej chcemy. Niewiele więcej chcemy, bo ja znam opowieści moich starszych kolegów, którzy mówią, że wcześniej to była tak zwana podborka. Aha. Mówiło się, jaki pisze się temat i przynosili ci teczki, z których masz korzystać. Mhm. Inwentarza do ręki się nie dostało. Mhm. Także jeżeli ja sam mogę przejrzeć inwentarz, sam zamówić teczki, ja te teczki dostanę, a teraz jeszcze część przynajmniej archiwaliów można fotografować, no to ja w tym momencie już jestem bardzo szczęśliwy. I mi naprawdę nie przeszkadza już teraz, na początku mi to przeszkadzało, jeżeli jakaś pani czy jakiś pan w archiwum na mnie krzyczy. A zdarza się to? A oczywiście, że się zdarza, oczywiście, że się zdarza, zwłaszcza jeżeli chodzi o starszych pracowników, ale ja spotykałem się z sytuacjami, kiedy pani wydająca teczki beształa profesora uniwersytetu, a profesor ze stulonymi uszami stał i mówił: tak, ma pani świętą rację, no bo wiedział, że jeżeli zachowa się inaczej, to na drugi raz tych teczek nie dostanie. I specyfika może rosyjskich archiwów jest jeszcze taka, że no, wyłamują się z tego, o czym mówiłem, archiwa wojskowe. Mhm. Zwłaszcza archiwum wojenno-historyczne, jak oni to nazywają, które przechowuje akta po roku 1918. No niestety znaczny zbiór tak zwanych trofejnych, jak to Rosjanie mówią, akt polskich. Tam jest sytuacja specyficzna. Złożyłem raz 10 rewersów, dostałem dwie teczki. Powiedziano mi, że pozostałe są w złym stanie, a sygnatury były kolejne. Te dwie, które dostałem, były w świetnym stanie. Próbowałem coś tam rozmawiać. Powiedziano mi, że jeżeli nie chcę korzystać z tych, to mogę w ogóle nie korzystać. Oni wcale nie widzą problemu. Wcale mnie nie namawiają. Także mogę w ogóle do nich nie przychodzić. Oni będą wtedy szczęśliwi, bo nie będzie czytelników, będą mieli mniej pracy. Tak? No tak. Ale czy są jakieś sygnały takie no nieoficjalne, że to się może skończyć, ten raj dla historyków, że oni to znowu zamkną? I jeżeli tak, to co może mieć na to wpływ? Ja myślę, że nie, dlatego że całkiem spora liczba historyków rosyjskich również pracuje w Polsce. No mieliśmy ten przykład z profesorem Karnauchowem, zaraz w ciągu 2 tygodni został wydalony z Rosji profesor Głębocki, tak? Myślę, że takie rzeczy będą się zdarzały. Natomiast ja chociażby z tego powodu jestem zadowolony, że jestem historykiem XIX wieku. Aha, no tak. Także dzięki temu jestem dalej od polityki, przynajmniej tej bieżącej. Aha. No ale to jeżeli na przykład polityka propagandowa rządu obecnego zajdzie tak daleko, że zaczniemy produkować seriale historyczne o XIX wieku, to może się to zmienić. No może się to zmienić. Nie, no tutaj Rosjanie będą na pewno, znaczy tak a propos, gdy tutaj wydalono profesora Karnauchowa z Polski, my akurat z kolegą byliśmy w Moskwie. Aha. I tak zastanawialiśmy się, na kogo padnie, bo wiedzieliśmy, że na kogoś padnie, ale akurat widocznie ten aparat państwowy rosyjski musiał przerobić. Myśmy wrócili i praktycznie drugiego dnia do Rosji wylatywał profesor Głębocki. I tam już koniec. Już akurat był w Rosji, także padło na niego. No, coś na ten temat nawet mówiłem, pamiętam w jakiejś audycji, jak go wyrzucili, bo Jola, która jest jego koleżanką, do mnie w tej sprawie zadzwoniła. Coś jeszcze.
Napisałeś książkę o służbie Polaków w armii carskiej i mówiłeś dzisiaj o tej służbie Polaków w armii carskiej. Jaki to zostawiło ślad w anegdocie? Bo o tym nie było, było dużo o różnych poważnych sprawach, ale o anegdocie nie było. Kiedyś te anegdoty były żywe, ale pokolenia wymarły i nie ma ich. Może coś wesołego na koniec? No nie wiem, czy wesołego. Takich klasycznych śladów w anegdocie to chyba nie ma. Anegdotyczne są zapisy w aktach przechowywanych w archiwum dawnych aktach prokuratora Warszawskiej Izby Sądowej. Tam można naprawdę znaleźć wiele bardzo, bardzo ciekawych zapisów. Były takie paragrafy w rosyjskim kodeksie karnym, paragraf 102 i paragraf 103, obraza domu panującego. I często przy okazji przygotowań do wyprawy wojskowej albo w reakcji, nie wiem, na wzięcie syna do wojska na przykład, mieszkańcy Królestwa Polskiego, poddani carscy, dopuszczali się obrazy domu panującego rozmaitymi słowami, ale tak jak już mówiłem na wykładzie, ciekawe było to, że cały dokument jest sporządzony po rosyjsku, natomiast rozmaite soczyste słowa, wszystko jest napisane dokładnie po polsku, żeby tutaj na potrzeby sądu ewentualnie nie było problemu. Ja pytam o te anegdoty, dlatego że miałem dziadka, który się urodził w roku 1903 i on potrafił jeszcze z pamięci, bo chyba każdy żołnierz miał taki obowiązek, ale może nie wiem, czy to nie jest legenda, znać całą tytulaturę rodziny panującej. I dziadek, który był dzieckiem, no bo jak wybuchła wojna, to miał 11 lat, pamiętał to, bo go nauczyli. Jeszcze ja słyszałem, jak on wymienia całą tą tytulaturę domu panującego. Tak. To dość niezwykłe. No ale... Podejrzewam, że komuś z przodków utkwiło w głowie w pamięci i ten przekaz był. Tak, a propos takich rzeczy, które się jakoś przy okazji moich badań, one mnie zdziwiły, które się jakoś tak zakodowały. Ja czytałem rozmaite fora genealogiczne, rozmawiałem z rozmaitymi ludźmi. Udział Polaków w wojnie rosyjsko-japońskiej to jest jedna kwestia, ale bardzo często pojawia się taki zapis, że ktoś wracał z wojny rosyjsko-japońskiej do domu na piechotę. No. Ja nie wiem, skąd to się wzięło, ale żeby w to uwierzyć, trzeba nigdy nie być na Syberii. Ja byłem kiedyś na takiej konferencji w Omsku. Mamy w programie konferencji wyjazd do podmiejskiej miejscowości. No mniejsza o to, jak ona się nazywała. Wyjeżdżamy z miasta Omska, 1 200 000 mieszkańców, całkiem spore miasto. Pytam Rosjanina na siedzeniu wcześniej, jak daleko to Bolszeriecie jest. A ze 200 kilometrów. I to było napisane w programie podmiejska miejscowość, tak? Tak jakby Kielce były pod Warszawą mniej więcej. No tak. Ale wracam do tego, nie wiem skąd to się wzięło. Może dlatego, że rzeczywiście były takie sytuacje, że dużo żołnierzy wróciło, kiedy w Królestwie Polskim był strajk kolejarzy. Mhm. Ale najczęściej to było tak, że on szedł na piechotę z Warszawy na przykład. Aha, no tak, wtedy to no. było możliwe. Nie wiem skąd, może inne wytłumaczenie, że wojna skończyła się w połowie 5 roku, a niektórzy wracali do domu pod koniec 6 roku. Może ktoś zapytał, co ty na piechotę wracałeś? No może. Ale z tym się bardzo często spotkałem, że mamy gdzieś jakieś takie właśnie relacje rodzinne, że ktoś wracał z wojny rosyjsko-japońskiej na piechotę. Czy jest szansa, że twoja książka o służbie Polaków w armii imperialnej będzie wznowiona? No o to trzeba już pytać moje wydawnictwo. To może u nas ją wznowisz. Nie wiem na jak tutaj będą wyglądały kwestie prawne i tak dalej. Myślę, że będziemy spokojni. To my, proszę Państwa, porozmawiamy z Jackiem poza kamerą o kwestii wydania książki, a Państwu serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Będą następne wywiady. Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.